Dobry wieczór, obok mnie ponownie Karolina Olszewska. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi miło i nastrój myślę, że też dobry, bo po wygranym meczu. Jak ci się grało, jak oceniasz dzisiejszy mecz? Pomimo tego, że wygrałyśmy dość dużo, bo chyba 20 punktów, no to nie był to łatwy mecz i wiedziałyśmy, że nie będzie to łatwy mecz, bo dziewczyny z Płocka tak naprawdę musiały go wygrać, jeżeli chciały być w czwórce. Chyba mają jeszcze szansę, aczkolwiek wiedziałyśmy, że się nie położą. I nieważne, że wygrywałyśmy cały mecz, to wiedziałyśmy, że jednak one będą walczyć i będą nas gonić i po prostu musiałyśmy cały czas grać ambitnie, bo po prostu gdybyśmy tylko na chwilę zeszły z tonu, to by nas dogoniły i już by się grało zupełnie inaczej. No, jeśli mowa o ambicji, to w ogóle jakby też trzeba chyba pochwalić właśnie dziewczyny z Płocka, bo rzadko się zdarza, że zespół nawet przegrywając już nawet ponad 20 punktami, ale cały czas kryją na całym boisku, walczą, mimo że oddychają rękawami, to nie odpuszczały, tak z mojej perspektywy, z perspektywy trybun przynajmniej tak to wyglądało. Tak, z naszej tak samo. No, widziałyśmy, że cały czas się szykują, że bronią na całym, że naciskają, no ale przygotowałyśmy się do tego cały tydzień, tak naprawdę wiedziałyśmy, że tak będzie i myślę, że mimo wszystko też dałyśmy radę, bo ciężko jest grać cały mecz pod pressingiem na całym boisku, a my też przecież i broniłyśmy na całym i starałyśmy się kombinować w obronie i jednak no, dałyśmy radę fizycznie. Monpol jest drużyną, która, o ile się nie mylę, do tego meczu, przed tym meczem miała najwięcej przechwytów, najmniej strat w ogóle w całej naszej grupie. Ale ty pokazałaś, że ty też nam troszeczkę tę piłeczkę potrafisz ukraść. Pierwsza połowa naprawdę, znaczy nie twierdzę, że druga była zła, ale pierwsza bardzo imponująca w twoim wykonaniu. No ja bardzo lubię bronić, tylko właśnie czasami nie ma tej energii, nie ma tej siły, ale dzisiaj właśnie fajnie, że w tej pierwszej połowie chociaż czułyśmy taki power, żeby właśnie skoro one nas naciskają, to my musimy 2 razy bardziej naciskać i fajnie, że to wychodziło i fajnie, że były te przechwyty, a że z tego szły punkty, to już w ogóle bardzo się z tego cieszę. Tak, to był w ogóle też z perspektywy kibiców, czyli też mojej, tak, to był fajny mecz, w sensie dynamiczny, dobrze się go oglądało. No, też tak. Mam nadzieję, że fajnie się też grało. Fajnie się grało, jak wpadały kolejne punkty, to naprawdę aż chciało się skakać no po prostu dzisiaj myślę, że wszystkie czułyśmy, że kochamy to, co robimy i że naprawdę sprawia nam to mega frajdę. Super. Ta wygrana was przybliża do 3. miejsca w tabeli. Co prawda to jest jeszcze trochę wróżenie też z fusów, ale jest taka szansa, że w pierwszej rundzie play-off traficie na MUKS Poznań. Co ty na to, jako muksiara? No bardzo się cieszę. Wiem, że nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym grała ze swoim macierzystym klubem, ze swoim pierwszym klubem, w którym się wychowałam i jeszcze przeciwko mojemu trenerowi, który mnie wychował. Aczkolwiek grałyśmy z dziewczynami sparring na początku sezonu. No stres jest podwójny, ale też mobilizacja jest 2 razy większa, więc zobaczymy. No, trochę nie mogę się doczekać teraz, szczerze mówiąc. No, zobaczymy, co będzie. Jeszcze mamy przed sobą 2 ważne mecze tak naprawdę, bo jeden u siebie gramy z UW w czwartek, Tłusty Czwartek, a jeden gramy właśnie na wyjeździe ostatni z Łomiankami i to na pewno też nie będą łatwe mecze, dlatego najpierw skupimy się pewnie na tych meczach, ja też skupię się na tych meczach, a dopiero potem zobaczymy, co będzie dalej, na kogo wpadniemy ewentualnie właśnie, jeżeli byśmy wyszły z tego 3. miejsca. Myślisz, że w derbach Warszawy, czyli w meczu z UW, że to będzie ciężka przeprawa, bo bilans UW ma bodajże 7-7, tak? 7 wygranych, 7 przegranych, ale chyba aż 6 tych przegranych to było tak naprawdę, czy 5, większość tych przegranych było w pierwszych 6 meczach, a teraz one rzeczywiście mają dobrą pasę, troszkę tam się poukładała ich gra. Myślę, że ten mecz na pewno nie będzie łatwy, że dziewczyny, nie wiem, czy mają jeszcze szansę na 4, ale na pewno też się nie położą się, przyjadą tutaj, żeby walczyć. No ale derby zawsze rządzą się swoimi prawami i na pewno będzie fajne widowisko. Na pewno my zapewnimy ze swojej strony fajne widowisko dla kibiców i myślę, że one również dla swoich kibiców. No i że będzie walka, że na pewno będzie co oglądać. A pączek będzie przed meczem czy po meczu, skoro to Tłusty Czwartek? Przed meczem i po meczu i na wieczór jeszcze. Okej, brzmi jak plan. Brzmi jak plan. Tak, dokładnie. Ja już to zaplanowałam. Tak. Okay. Dobrze, wielkie dzięki za rozmowę, gratulacje wygranej dla całego zespołu, gratulacje też świetnej postawy dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję, ja bardzo się cieszę. Okej, i chcemy jeszcze podziękować tradycyjnie miastu stołecznemu Warszawa za współfinansowanie, przygotowania i udziału dziewczyn z Polonii w rozgrywkach pierwszej ligi. Wielkie dzięki. Dziękujemy bardzo. I buziak poleciał.